pokażę Wam teraz kilka rzeczy, które zakupiłyśmy z Julcią, będąc w Lublinie, między innymi i w sklepie C i A. Pierwszą rzeczą są to buty. Takie buty, bardziej bym powiedziała, że są to takie kapciochy po domu. Ja podobne kapciochy widziałam, o tak może będzie lepiej, podobne kapciochy widziałam u Beaty z kanału Italia Teste, czy coś takiego, no tylko wiadomo, raczej tamte nie były ze sklepu C i A, ale muszę Wam powiedzieć, że były identyczne, bardzo mi się spodobały i jak zobaczyłam te w C i A, stwierdziłam, że muszę je przymierzyć. Jest to rozmiar 39 i są dobre. Tam troszeczkę może są przyduże, ale to nic nie przeszkadza. Klapki nie muszą być takie, wiecie, na styk. Poza tym i tak ja zamierzam je nosić albo po dworze, jak będzie taka ładniejsza pogoda. Już wiosna, albo no wiosna, bo na lato to się nie nadają, bo mają się futerko w środku. Albo właśnie po domu, taką jesienną albo zimową porą. W środku, tak jak widzicie, mają futerko, są mięciutkie. Nie będzie się noga w nich wyginać, bo podeszwa jest sztywna. Przypominają mi, wyglądam takie chodaki. Kiedyś były takie chodaki i właśnie przypominają mi trochę tym wyglądem tamte dawne chodaki. Materiał, z którego są wykonane, jest to taki flausz, coś takiego. I naprawdę super są. Były tylko takie kolory. Niewiele nawet sztuk tego było, bo one są po 20 zł bez jednego grosza. A były przecenione z 70. Tutaj sobie oderwałam, bo chciałam sprawdzić, czy naprawdę były z 70 przecenione. I tak z 70 na 20. Także naprawdę polecam. Super są. Jak komuś, wiecie, marznie stopa czy coś, no to są idealne. Drugą rzeczą z tego sklepu są spodnie. Julcia mierzyła te spodnie, także widzieliście tam na przebitce. Czarne spodnie, długie. Długość to nawet by była i na mnie. Nawet na mnie, to powiem Wam szczerze, że trzeba by było je skrócić. O. A, nie widzicie, bo tutaj postawiłam. Dobra, nieważne. Także na Julcie są idealne. Troszeczkę może w pasie za luźne, bo to jest rozmiar 36 europejskie, 38 francuskie, także tutaj tylko pasek, ale reszta jest dobra. No i Julci się spodobały. Muszę Wam powiedzieć, i one są wykonane 82% bawełna, 17% poliester i 1% elastan. Julci się spodobały, a Julcia ma, muszę Wam powiedzieć, wszystkie spodnie takie krótkie, że jej kostkę widać. Ja wiem, młodzież lubi nosić takie spodnie. No mi się to tak średnio podoba. Ta kostka na wierzchu, szczególnie zimową porą. No ale wiadomo, młodzież nie przekona, żeby chodzili w innych ubraniach, aniżeli podoba się to, wiecie, starszym. Starszym podoba się co innego, młodzieży podoba się co innego. I powiedziałam do Julci, że musi sobie kupić chociaż jedne spodnie, takie, żeby nie było jej widać kostek. No i zakupiła. One były przecenione ze 170 na 40. Także myślę, że cena też super. Więc to tutaj sobie odłożę. Ok. Dalej. Byłyśmy też w Mojito. A gdzie jest moja druga? Czekajcie, bo mi tutaj już coś zginęło. Kolejną rzeczą są to dwie czapki ze sklepu Mojito. Ja tam Wam mówiłam na przebitce, że idę do Mojito właśnie po czapki. Znalazłam w Mojito. Kolory były czarny, beżowy i taki szary melanż. Stwierdziłam, że najbardziej do wszystkiego będzie pasować mi czarny. I wzięłam też i beżowy do jaśniejszych. Może nawet Julcia będzie chodziła, wiecie, w okresie takim przejściowym też w jednej z tych czapek, dlatego zakupiłam dwie. Ja ogólnie muszę Wam powiedzieć, bardzo lubię czapki z Mojito. Wcześniej też miałam czapkę czarną i tamtą czapkę miałam już, no tak, ze 2-3 lata. Nie wiem, czy ja ją kupiłam już prowadząc kanał, czy jeszcze przed tym kanałem i ją mam do tej pory. No ale wiadomo,
że czapka po 3 latach użytku też się tutaj właśnie znasz, no, mechać i tak dalej, niszczy. I no i musiałam zakupić sobie już nową. Troszeczkę, powiem Wam, że mogłaby być szersza, bo jednak ja tutaj już chodziłam czarne i jednak ta czarna pod wpływem jakiegoś tam ruszania, no wiadomo, mamy też kurtkę, szalik i tak dalej, no to ona tak troszeczkę się podnosiła do góry, no ale to w niczym nie przeszkadza. Ogólnie czapki z Mojito są super. Tak samo lubię czapki z H&M-u, bo te wszystkie grubsze czapki zimowe ja mam właśnie z H&M-u, bo też zadawałyście mi pytanie, skąd jest ta na przykład różowa czapka albo ta Julci czapka. Także one są z H&M-u. Nie polecam tylko tej czapki z króliczkiem Bany z Pepko, bo ona to już kompletnie schodzi z uszu. I ta czapka jest wykonana z... Czapka wykonana jest z 55% wiskoza, 28% poliester i wszystko? I 17 poliamid. Także taki jest skład tej czapuni. Kosztowała 39 zł. Także cena myślę, że też jest spoko. Nie wiem, po ile są czapki na targu, bo u nas na targu to prawie nikogo nie ma nigdy. A w Lublinie nigdy nie mam czasu, żeby pojechać na ten targ, bo wiadomo, na targ jedzie się z rana, a nie później. Dobra, jeszcze będąc wtedy w Lublinie, byłyśmy w Pepko za Blaszką i zakupiłam taką blachę do pieczenia baby. Także baba będzie tutaj teraz na tapecie pieczenia. Blacha bardzo fajna, duża, idealna na taką bardzo ładną, wielkanocną babę. I ta blacha kosztowała 17 zł, więc to jest z Pepko mój zakup. Teraz Wam pokażę zakup, który zrobił dla mnie mąż, będąc oczywiście w Pepko, bo zamawiałam. Nie powiem, zamawiałam i byłam święcie przekonana, że ta foremka jest wielkości tej. Oczywiście zdjęcie dostałam, ale no niestety przyjechały do mnie foremki takie trochę mniejsze niż normalna. A ja nie wiem właśnie, jak te przepisy od dziewczyn, czy zmieszczą się w takiej małej, czy potrzeba taką dużą, ale wiecie, blaszek nigdy za wiele. Wcale to nie musi być tylko blaszka, że ona Wielkanoc babka i później jej nie używamy, także to może też być babka całoroczna. To jest taki powiedzmy jakiś kwiat. I te silikonowe foremki kosztowały 10 zł, więc to... No i od razu Wam pokażę tą rzecz z TK Maxx, z TK Maxx. I w tym sklepie TK Maxx zakupiłam taką oto rękawicę do mycia ciała. Z jednej strony jest taka szorstka, a z drugiej strony taka mięciuteńka. Także to jest mój zakup z TK. I ona kosztowała 12 zł. I to są całe moje zakupy. Wtedy w Lublinie właśnie to było. Mąż kupił te blaszki, a ja byłam tylko po to i po te rzeczy z Felicity. I to już koniec mojego holu zakupowego. Teraz bierzemy się dalej do roboty. Biorę się teraz za wykonanie bułek chlebków pita. I do wykonania chlebków pita potrzebujemy. Przepis oczywiście już też tam gdzieś śmiga na kanale, ale to jest taka przypominajka. 1,5 deka drożdży. Do tego dodajemy 1 łyżeczkę cukru. Mieszamy. Tutaj mam 250 ml ciepłej wody, ale najpierw drożdże z cukrem należy rozpuścić. Dodajemy trochę wody. Dobra, drożdże praktycznie rozpuszczone. Jeszcze troszeczkę wody doleję. I ja zawsze dodaję sobie do takiego tutaj zaczynu łyżkę mąki. Także jeszcze łyżka mąki. Mieszam i odstawiam do wyrośnięcia na 15 minut. Mamy już popołudnie. Tutaj tworzę moje chlebki pita. Zaczyn rośnie mi w piekarniku, bo jakoś tak muszę Wam powiedzieć, nie jest aż tak gorąco, bo jeszcze nie rozpalałam w piecu. Dzisiaj u nas na obiad chwilowo jest zupa pomidorowa. Bardzo lubię zupę pomidorową z makaronem, z dużą ilością albo
koperku albo z dużą ilością natki pietruszki. Julcia, ja tobie też już zupę naszykowałam. Tutaj jest to moje ciacho, które robiliśmy rano, ale muszę wam powiedzieć, że tak jak ładnie urosło, tak teraz ładnie opadło. Mam nadzieję, że nie wyszedł zakalec, ale to się przekonamy później, już później, bo chwilowo to jeszcze jest takie ciepławe. A jakby teraz ukroić, to tym bardziej wyszedłby zakalec. No i tyle. Julcia wróciła ze szkoły. Antoni bawi się klockami, Misiek śpi pod drzwiami, ale to jeszcze nie ma 15, to jeszcze nie ma sąsiadów, bo sąsiedzi dopiero Miśka odbierają tak o 15 po 15. Antoni tutaj bawi się klockami, Julii przyniosła ze szkoły, muszę się wam pochwalić, Julii nie wiem czy wam się pochwali, ale ja wam się pochwalę. Julii dostała pięknego tulipanka z okazji Dnia Kobiet, trzeba go wstawić, Julcia, do wody, ale tulipanek śliczny, bo takim jest, można powiedzieć, mało spotykany w dwóch kolorach, czerwonym i żółtym. I no i śliczny jest. A czekoladki powiedziała, że zjadła w szkole i bardzo dobrze, bo jakby przyniosła do domu, to pewnie mamunie by też kusiło. No i chwilowo tyle, także zajadamy zupę. Zaraz działam z moimi chlebkami pita i chyba dzisiaj to tylko tyle będę robić. No bo w sumie jak święto, to święto. Tutaj właśnie jeszcze z Marzenką sobie porozmawiałam i Marzenka właśnie też powiedziała, że dzisiaj tylko leżymy i nic nie robimy, bo dzisiaj jest nasze święto. No ale tak naprawdę muszę wam powiedzieć, no to ja tak nie umiem siąść, siedzieć i nic nie robić. Pranie sobie nastawiłam standardowo, nawet może już będzie tam do powieszenia. Filmik zmontowany, tam w tle widać kominek, który się pali i nadal mam te woski z włoski Knot i to się chyba, muszę wam powiedzieć, pali szarlotka. Tych moich gałęzi jeszcze nie zrobiłam, bo zmontowałam ten filmik, w którym czyściłam lodówkę. Tak, szarlotkę nadal tutaj korzystam z szarlotki. Zmontowałam ten filmik, w którym mówiłam wam o sprzątaniu lodówki. Wtedy się z wami nie pożegnałam, bo jakoś tak wyszło. Nie wiem, co wyszło. A w ogóle muszę wam powiedzieć, nie wiem, co mi się porobiło, ale ja zauważyłam, że tak, nagrywam, a w pewnym momencie patrzę, że wcale nie mam włączonego tego trybu nagrywania, bo jak mam tryb nagrywania włączony, to mi się świeci na czerwono, ile ten minut leci. A już parę razy zauważyłam tak właśnie, że tutaj wcisnęłam, leciał tryb nagrywania, a później nagle to się wyłączało. I kilku klipów, muszę wam powiedzieć, to się naprodukowałam. Myślałam, że się ponagrywało, a później jak przy montowaniu, co do czego, a patrzę, moich klipów brak. Tak było na przykład z koparku, która jeździła po podwórku, bo ja wtedy gadałam do was. Oczywiście nie nagrywałam wam operatora, ale tam parę ujęć zrobiłam, później ja tego szukałam, wcale tego nie było. I później, jak był test tego Bingo Spa do stóp, no to oczywiście też się ogadałam i też tego pliku nie było, dlatego widzicie, bez zakończenia. I tutaj sprzątanie lodówki też, można powiedzieć, idzie bez zakończenia, bo tego zakończenia po prostu nie ma. Nie wiem, co mi się robi. Chyba najwyższa pora zmienić telefon na jakiś inny model, bo znowu na przykład też cały czas się domaga aktualizacji, a ja aktualizację telefonu robiłam chyba ze 3 dni temu, a dzisiaj znowu mi przerywa, bo znowu chcę się aktualizować. No ale to wiecie, tylko takie sprawy techniczne są oczywiście. No i takie może dla was to mało istotne. Także ja teraz zajadam zupę, zaraz biorę się tutaj za te moje chlebki pita. Chociaż i tak, no akurat je zrobię, one mają rosnąć przez godzinę czasu, później gotowe jeszcze pół godziny i akurat chłopaki wrócą, będzie taka obiadokolacja, a my na razie jemy zupę. I teraz tak, zaczyn bardzo ładnie wyrósł i zaczynamy wyrabianie ciasta. Do misy miksera dodajemy 3 szklanki mąki. Dodajemy również szczyptę soli, 2 łyżki oleju,
zaczyn. I resztę wody. Oczywiście stawiamy i wyrabiamy tak około 10 minut. Ok, ciasto wyrobione. Tak jak widzicie, nie klei się. Zostawiamy do wyrośnięcia na godzinę czasu. Oczywiście pod przykryciem w ciepłym miejscu. I teraz sobie przygotuję jeszcze mój deserek z nasionkami. Wzięłam sobie dzisiaj taką małą szklankę. Tym razem dam sobie pudding na dół, a nie na górę. Będzie chociaż, wiecie, jakieś warstewki. Dobrze, zostawię trochę dla Julii, bo się obrazi, że jej nie zrobiłam. Na to chyba dam serek waniliowy. Na to serek waniliowy wzięłam o taki. Zobaczyć, czy on dobry przy okazji. Dobry. Julii mówi, że chce bez serka. A ja stwierdziłam, że to już nawet tacy taką moją ala przekąskę na kolację może robić. Ja dodam właśnie sobie serek. Julcia, na pewno nie chcesz serka? Dobra, starczy. I truskawki. Patrzę, że teraz źle widzicie, widzę. I mąkę widzicie, ale trudno. W końcu w domu jesteśmy. Deserki gotowe. Tym razem prezentują się tak. Julci jest mniejszy, mój jest ten trochę większy. I tutaj jeszcze Aga. Agnieszka polecała i w komentarzu, i mi tutaj właśnie w wiadomości prywatnej, taką przekąskę zamiast słodyczy. To jest morwa biała i muszę Wam powiedzieć, że to jest pyszota. Bardzo dobre to jest, polecam Wam. Nie jest słodkie. Jak nie lubicie jakichś takich dziwnych rzeczy, no to tak trochę może inaczej smakować, ale muszę Wam powiedzieć, że mi w ogóle to nie przeszkadza. I naprawdę to jest pyszne. A, nie widzicie. I właśnie tutaj posypię trochę tak dla dekoracji na wierzchu. Julcia, czy ty chcesz posypane tą morwą, czy nie? No Julcia nie chce, ale naprawdę polecam. Ta morwa biała jest, tak jak widzicie, z tej biedronkowej firmy. U nas ja tego nie dostałam. I to znalazł mi mąż w innej Biedronce, tutaj ani nie u nas w Krasnym Stawie. I nie wiem, czy chyba w Chełmie też nie. A ogólnie to prezentuje się tak. Także to Wam polecam. I to kosztuje chyba 6 zł za opakowanie. Tu jest 100 gram, ale tu jest dość dużo tego. No sporo, jak na te 100 gram. Tego dużo i tak nie zjecie. No bo to po prostu, jak Wam się zachciewajkę macie na czekoladę albo na jakiegoś innego słodycza, bierzecie sobie taką morwę i zachciewajka odchodzi. Także ja to Wam polecam z czystym serduchem. Mi to smakuje, Agnieszce też smakuje, także polecamy obie. Jeżeli macie ochotę na słodkie, to zastąpcie sobie zdrową przekąską słodycz. A ja teraz znikam. Odkurzę i biorę się za te moje chlebki pita. Zapomniałam Wam nagrać, jak wygląda ciasto zaraz po wyrośnięciu, ale to w niczym nie przeszkadza. Teraz dzielimy je na 8 części i zrobimy 8 chlebków. Oczywiście należy tutaj sobie podsypać mąką. I zobaczymy, czy nam wyjdzie 8 takich niedużych bułeczek. Już mi się nie chce wyciągać wagi.
I najpierw robię kuleczkę, zresztą to i tak już, tak jak Wam mówiłam, było na kanale. Robię kuleczkę i wałkuję. Zaraz sobie nastawię piekarnik i od razu blachę też tam siedzi, żeby blacha też była ciepła. Bo jak ta blacha jest ciepła, to wtedy wychodzą takie fajne dziurki. Dziurawe właśnie w środku te chlebki. No i dobra, mi się wydaje, że taka wielkość starczy. Oczywiście teraz zostawiam jeszcze do wyrośnięcia na pół godziny. I znowu bym już nie nagrała, jak się teraz prezentują moje placki, więc moje placki podrosły i układam je teraz już na rozgrzanej blaszce, bo blaszkę mam już tutaj rozgrzaną i posmaruję z wierzchu trochę wodą. I każdy placek smaruję wodą i wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni bodajże, ile ja dobrze pamiętam, muszę sobie jeszcze zaraz zerknąć. Gotowe chlebki prezentują się tak i widzę, że chyba nawet urosły i są puste w środku. I muszę Wam powiedzieć, no tak do końca puste to one nie wyszły, ale trudno. I takie też się zje. Nie mam jogurtu naturalnego, bo nie byłam w sklepie, tak jak zresztą wiecie o tym. I musi być z keczupem. Antoś, co mam Ci tutaj dać? Paprykę tylko? No. Paprykę, mięso. Ogórka nie, a kapusty nie? Nie. Nie? Druga też idealnie pusta, to nie jest, no ale już trochę lepsza jak ostatnia. Julcia znowu chce bez keczupu, więc Julci musi być bez keczupu, ale z kapustą. Także widzicie, tutaj każdy je inaczej. Z ogórasem. Z papryką. I na samym końcu jej dołożę mięso. I Julci buła też już jest gotowa. A moja buła jest wege z wędzonym łososiem. Także życzę Wam smacznego, oczywiście, jeżeli coś jecie. Mamy już wieczorek. Wszyscy już są w domu. W końcu telewizor zamilkł na chwilę, bo powiedziałam, że muszę odpalić kamerę i się z Wami tutaj, nie wiem, pożegnać. Albo chociaż zakończyć dzisiejszy dzionek. A, to moje gałęzie. Zastanawiałam się, co to tutaj leży. A przecież ja nadal nie zrobiłam porządku z moimi tutaj gałęziami, które ostatnio przyniosłam z lasu. I one tutaj sobie stoją tak za tym stolikiem. I muszę tutaj zrobić już jutro koniecznie z nimi porządek. Tutaj mam ususzone hortensje. Pójdę tam do światła. I tak się zastanawiam, muszę Wam powiedzieć, że chyba ja te hortensje już wyrzucę. Wyrzucę, bo one bardzo oblatują, te malutkie kwiatuszki im oblatuje. I to chyba już jednak się nie nadaje. A na drugi sezon jesienny to sobie obetnę drugie. A zdjęłam te hortensje dlatego, bo tutaj dostałam bukiet kwiatków z okazji Dnia Kobiet. I jest identyczny jak ten Julci, co Wam wcześniej pokazywałam. Tak, pokazywałam Wam. Także bukiet kwiatków identyczny jak ten Julci. I muszę Wam powiedzieć, że śliczny jest ten kolorek. I jeszcze do tego wszystkiego słodycz kokosowa. Bardzo lubię kokos. Bardzo lubię właśnie batony Bounty. No i pamiętał, że ja to i kokos. Ale chwilowo i tak ja nie będę jadła, tylko sobie to schowam na świąteczny czas, czyli na wielkanocny, no bo wtedy już będzie, można powiedzieć, powrót do słodyczy. Chociaż i tak Wam powiem, że nie ciągnie mnie w ogóle do tych słodyczy. Pokazywałam Wam wcześniej morwę białą. Ona jest bardzo dobra, także ja też Wam polecam, ale już się tutaj powtarzać nie będę. W tym wazonie były właśnie te hortensje, ale jest mi potrzebny na ten mój mały bukiecik tulipanów.
Dlatego zdjęłam te hortensje, przyłożyłam do tego większego flakonu. I muszę jeszcze, jeszcze Wam pokażę to ciasto i tu się będzie już chyba koniec. Także ciasto prezentuje się tak. Mąż mówi, że jest bardzo dobre. Tylko powiem Wam szczerze, no teraz to nie jestem pewna, że czy tutaj nie ma zakalca, bo jakieś takie mało wyrośnięte jest. Ale ogólnie to nie widzę. Mąż mówi, że jest dobre, więc wiecie. I tak zje, i tak zje. Może jednak niekoniecznie dodałam te płatki. Co ja dałam? Płatki migdałowe, tak? Chyba tak. To niekoniecznie dodałam. Niekoniecznie trzeba było dodawać te płatki. Można było właśnie sobie odpuścić. Ewentualnie jakieś inne bakalie dodać. No ale i tak zjedzą, więc to. No i chyba tyle. Filmik na jutro jest zmontowany, nawet już śmiga sobie na YouTubie, żeby tutaj YouTube wcześniej go, wiecie, posprawdzał, bo teraz właśnie nie wiem, co jest z tym YouTubem, ale nawet i widzę, że gabrysi coś tutaj, te filmiki jakoś tak powolno się dodają, bo dzisiaj też miała problem z filmikiem, więc nie wiem, o co chodzi. Więc mój tam już się przerobił na YouTubie, przemielił, przesprawdzał, gotowy jest na jutrzejszy dzień. Mam nadzieję, że taki Wam się spodoba. Trochę leniwa niedziela Moniki i pracowity poniedziałek, o tak. Tylko takie problemy właśnie z takimi leniwymi dniami są problemy wtedy, jaki nadać tytuł. No bo wiadomo, jak jest tytuł hol zakupowy, no to się pokazuje zakupy, no to jest tam hol zakupowy, nie wiem, z tego albo z tamtego. Jak jest gotowanie, na przykład takie danie czy takie danie, no to też jest łatwiej, nie? A jak taki właśnie luzacki dzień, to tak właśnie ciężko jest wymyśleć tytuł. A tytuły też są ważne do takich właśnie tutaj filmików. Także to zrobione. Nawet zaczęłam sobie montować już filmik na kolejny dzień. Też mam nadzieję, że Wam się spodoba. Między innymi właśnie będzie też i to ciasto od Ani P. A ja teraz kończę tutaj. Chyba się nie będę jeszcze z Wami żegnać, bo to może będzie taki łączony jakiś vloguś, nie wiem, coś z czymś się połączy. I no i właśnie nie wiem. Bo ja teraz tak, idę znaleźć jakiś sobie inny serial. Ja mam ochotę na ten serial, co tutaj Asia Pińkowska polecała. No ale to tak wiecie, może to już Wam 10 tysięcy razy mówię, że tak właśnie może bez tych dzieciaczków moich ukochanych, nie? Ale no i właśnie tak nie wiem, bo ja bym obejrzała ten serial, a nie wiem czy mąż by chciał go oglądać. Idę coś wymyślać na Netflixie, może takiego dzisiaj z okazji Dnia Kobiet, więc takiego bardziej coś kobiecego byśmy obejrzeli sobie. Także jeszcze to zobaczę. Zjadam mój ostatni posiłek, czyli mój dzisiejszy deserek, bo chociaż taki deserek dzisiaj będę miała. No i tyle. Poczytam komentarze. Widzę, że licznie bierzecie udział w rozdaniu z Bingo Spa. Także jestem bardzo, no można powiedzieć, zadowolona, że bierzecie licznie udział. I no i chyba tyle. Dzisiaj już nic nie będę wymyślać. Idę chillować się z okazji Dnia Kobiet. Jaki serial obejrzymy, to najwyżej Wam jeszcze tutaj dogram, a chyba się z Wami może i pożegnam. Bo takie vlogi bez pożegnania, to powiem Wam, też mi się nie podobają. Bo to nie wiadomo, kiedy początek, a kiedy koniec dnia. Więc jak Wam się podobał taki dzisiejszy vloguś, to proszę serdecznie o tego kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. A jeżeli jesteś nowy na kanale, coś Cię na nim zainteresowało, i masz ochotę nas zasubskrybować, serdecznie Cię do tego zapraszamy. Wystarczy tylko wcisnąć napis subskrybuj. No i teraz chyba już nie ma czerwonego dzwoneczka, tylko jest czarny mi się wydaje, więc wciśnij ten czarny dzwoneczek i wtedy Cię nic już nie ominie. A na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę oczywiście cudownego dnia albo wieczoru i do zobaczenia w kolejnym vlogusiu. Pa!